To jest archiwalna audycja Dzieciaków na Luzie. Słuchajcie nas na żywo w każdą niedzielę od godziny 9 do 10 tylko w akademickim Radiu Luz na 91,6 FM dla Wrocławia oraz na radioluz.pwrwroc.pl dla całego świata. Ale wspiąłbym się na tą iglicę. Po co? A na przykład, aby zobaczyć Wrocław z dużej wysokości. No, Stevie, aby nam cię zwiało? A, tam zaraz zwiało. Na iglicę się nie wchodzi, pamiętaj. To jak na święta zawieszam tam gwiazdkę? No, na pewno nikt nie będzie wchodził. Jest na to sposób. Jaki? Haha, helikopter. No. Ale my helikoptera nie mamy. No i to nie my będziemy zakładać gwiazdkę. W ogóle skąd ten pomysł? Byłoby tak ładnie. Oj, Stevie, Stevie. Twoich pomysłów nic nie przebije. Uwierz mi, że każdy by się ucieszył, widząc gwiazdkę na czubku. Zapewne tak, ale zostaw to innym. To chociaż przyczepmy do małej iglicy na Placu Solnym. Stevie, oszalałeś? Chyba już poczuł święta. No tak, sklepy już pękają od bombek, stroików i sztucznych Mikołajów. A mamy dopiero listopad. Ale fajnie, jakbyśmy dali gwiazdkę tak wysoko. No patrz, kolejny do wieszania gwiazdek. Może poczekajmy z tym do grudnia. No właśnie, jeszcze przyjdzie czas na gwiazdki. No dobra. To chociaż posłuchajmy dobrej nutki. Patrzcie, mam nowy dzwonek na telefonie. No pokaż. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to... Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Stevie, ale to jest już stare. Ale jare, król Julian mi go przesłał MMS-em. A nie miał nic o wyginaniu języka? Chyba nie. A ja myślę, że Kasia coś znajdzie. I się nie mylisz. Czas na śmiałe wyginanie języka. Dzisiaj pouczymy się troszeczkę o głosce dzy. Znacie jakieś wyrazy na tą głoskę? Ja znam, na przykład dzbanek. Dzwonić? Dzwon. No i dzik. Brawo, ale ty, Stevie, pomyliłeś się niestety. Wyraz dzik pisze się używając głoski dzy. Ale jak powiesz dzik, no powtórz, Stevie. Dzik. To słychać dzi, a nie dzy, prawda? Oj, faktycznie. Zapomniałem. Stevie, nie martw się. Zaraz Kasia nauczy nas innych wyrazów rozpoczynających się na literę dzy. Spokojnie. Właśnie, głowa do góry. Kochani, głoska dzy może występować na początku wyrazu, na przykład w wyrazach dzwonek, dzwonić i jak Ania już mówiła, w wyrazie dzbanek. Ale są wyrazy, w których głoska dzy występuje w środku. Powtarzajcie za mną. Rodzaj. Rodzaj. Kukurydza. Kukurydza. Pieniądze. Pieniądze. Sadzonki. Sadzonki. Złudzenie. Złudzenie. Nędza. Nędza. Posądzenie. Posądzenie. Koledzy. Koledzy. Cudze. Cudze. Słychać głoskę dzy w środku wyrazów? Tak, ja słyszę. Ja też. No pewnie, że słychać. No, to super. Słuch macie dobry, a to podstawa do dobrego mówienia. A teraz wybierzcie sobie jeden z wyrazów i ułóżcie z nim zdanie. Gotowi? Ja zacznę, ja. No proszę, Stevie, mów. Wczoraj skupiłem pieniądze. Serio, Stevie? To fatalnie. No co wy? Przecież co jak co, ale pieniądze to ja trzymam w sejfie. Nigdy ich nie zgubię. Oj, Stevie, ty to masz pomysły. Ale wracając do twojego zdania, jakiego użyłeś wyrazu z głoską dzy? No rzecz jasna, że moim wyrazem był wyraz pieniądze. Ho, ho, jakiś ty mądry. No bo. To teraz ja chcę spróbować. Pieniądze szczęścia nie dają. To tylko nasze złudzenie. Haha, użyłem aż dwóch wyrazów z głoską dzy. I kto tu jest mistrzem, Stevie? Drugi zawsze ma łatwiej. Chłopcy, ile razy mam wam mówić, że nie wolno się przechwalać? No, dobra, to pora na mnie. Bardzo lubię jeść kukurydzę, zarówno prażoną, jak i gotowaną. Aniu, no i kto tu zaczął o jedzeniu? Oj tam, oj tam. No świetne zdania wam wyszły. Jestem z was dumna. To jest archiwalna audycja Dzieciaków na Luzie. O, widzę go, widzę! Technolutku, technolutku, to ty? Jakiś taki zziajany, to on? Chyba się zmęczył, bo biegnie do nas przebierając zielonymi nóżkami. Uf, jestem, jestem, ale się zmęczyłem. Wrocławskie uliczki są długie i kręte, więc wcale ci się nie dziwię. Ojejku, jejku, Stevie, jak ja się cieszę, że cię widzę i was też, kochani. Ale aż mi tchu zabrakło. Technolutku. Halo, Technolutku. Chciałabym ci przedstawić naszego nowego kolegę. Kumpla mego, chlawego. Aaaa,
jak miło cię poznać. Jestem dumny, że w naszej ekipie jest ktoś taki jak ty. Dla mnie, technoludku, to przyjemność, że wreszcie cię poznałem. Twoja naukowa myśl idzie w świat. A w szczególności dolnośląski świat. O, to! Aj tam. Ale jak już tak stoimy, to wiecie, obok jakiego budynku się znajdujemy? Oświeć nas, naukowy geniuszu. Oj, i tego mi brakowało, Stevie, ciebie. Otóż jesteśmy pod najwyższym budynkiem Wrocławia. O, mamusi, on wygląda jak wieża Eiffla, ba, jak dwie wieże. Faktycznie, jest gigantem wśród budynków. To prawda, jest ogromny. Sky Tower, bo tak się nazywa ten budynek. Czyli niebiański budynek. Dokładnie. Wybudowany został nie tak dawno temu, bo w 2012 roku. Ma 212 metrów wysokości oraz 38 wind. 38 wind? Przecież to hit komunikacyjny. Będę jeździł nimi w górę i w dół, w górę i w dół. I tak w górę i w dół. Tak, Stevie, już stop. A w takim razie, czy w Polsce jest jeszcze taki wieżowiec jak nasz wrocławski Sky Tower? O, jest! W Gdyni nad samiutkim morzem został wybudowany Sea Tower, czyli, Aniu? Morski wieżowiec. Tak jest! On również jest bardzo wysoki, ale nie ma aż 212 metrów. A co takiego może się znajdować w takim wieżowcu? No właśnie, które z was wpadnie na to? To prosto jak balon. Balon? Chyba drut. Może być drut. Moje obserwacje wykazują, że wieżowce to małe miasta. No coś w tym jest. No, Stevie, zostałeś olśnioną żabą. Masz w dużej mierze rację. W takich wieżowcach znajdują się sklepy, banki, baseny do pływania. Się wie. Są tam również na przykład biura i... mieszkania. Macie rację, kochani. W sumie to mamy mnóstwo wysokich budynków, które wyrastają niczym grzybki po deszczu w naszym pięknym mieście Wrocławiu. Oj, tak. Aniu, Filipku, a wiecie, jakie mamy wysokie i duże budynki? Ja wiem. Wybierz mnie. O, na przykład mamy wieżowce mieszkalne. Takie jak Kredka i Ołówek. Że jak? No, ty już, Aniu, nie przesadzaj. Ludzi chcesz w kredki powsadzać. Ależ nie. To nazwy akademików, w których mieszkają studenci, są bardzo wysokie. Są również fabryki oraz hale, w których produkowane są jakieś ciekawe rzeczy. Właśnie, technoludku, twoje tajne centrum edukacyjne również znajduje się w takim dużym budynku. Jak on się nazywa? Wrocławski Park Technologiczny, drodzy moi. Ale co się tam robi? Czy to jest wieżowiec? Wrocławski Park Technologiczny to... miejsce, w którym, moi kochani, rodzą się pomysły. To budynek, w którym wszystkie najwspanialsze i najbardziej innowacyjne firmy... Innowacyjne? Jejku, ja nic nie kumam. To firmy z nowymi pomysłami. Dziękuję ci. Tutaj, jeśli masz pomysł na własną firmę, możesz uzyskać pomoc oraz wsparcie, na przykład potrzebne ci laboratorium, to masz laboratorium. Wrocławski Park Technologiczny to tak zwany kompleks budynków, w których każdy, kto ma pomysł, znajdzie swoje miejsce. To taki Idea Tower? No, dokładnie. Moje centrum edukacyjne nie jest całe szczęście na najwyższym piętrze. Oj, bardzo dobrze, że nie jest. No tak, technoludku, z twoim lękiem przestrzeni i wysokości byłoby to ryzykowne. Ja, kochani, mam marzenie. Mam marzenie? Jakie? Powiedz jakie. Żeby dostać się kiedyś na sam szczyt Burj Khalifa. Na górę możesz zawsze wjechać kolejką, technoludku. Jaką górę? Burj Khalif to najwyższy budynek świata. Znajduje się w Dubaju. O, wiem o tym. On ma aż 828 metrów. To jest gigant. O, tak. To co, chłopaki? Macie klocki?
Mamy! Macie pomysły? Mamy! To do dzieła. Niech we Wrocławiu stanie jeszcze wyższy budynek. Co wy na to? Ja chyba spasuję. No, chyba że wślizgnę się technolutku do ciebie na warsztaty. Słuchajcie nas na żywo w każdą niedzielę od godziny 9 do 10 tylko w akademickim Radiu Luz na 91,6 FM dla Wrocławia oraz na Radio Luz pwrwroc.pl dla całego świata. Technolutku, technolutku, no gdzie mnie ciągniesz? Uważaj, ulica! Gdzie ten różowy stworek nas prowadzi? Ja już chyba wiem gdzie. No tak, już dawno tak szybko nie biegałem po ulicy Świdnickiej. Wolniej. No nie. Różowy Speedy Gonzales. Nie ma na co czekać. Przebieramy nóżkami, moi drodzy. Technoludek prowadzi nas do różowo-fioletowego budynku. Sol Pol, oto on. Tara, jesteśmy na miejscu. Różowiutki jak? Ty, o mamusiu. To ciekawy projekt. Nie jest jednak tak wysoki jak inne budynki we Wrocławiu, więc... Dlaczego nas tutaj przyprowadziłeś? Chociaż nie jest zbyt wysoki, to jest bardzo ciekawy, inny. W 1993 roku, czyli wtedy, gdy bardzo modne były figury geometryczne, między innymi pan Wojciech Jarząbek zaprojektował ten budynek. Ale nie wzorował się tobą? Myślę, że budynek przypominałby bardziej... beczkę. No wiesz? To teraz może szybciutko przebiegniemy się na Plac Grunwaldzki. Co wy na to? Rewelacyjny pomysł! Tam również chciałbym wam pokazać coś bardzo wysokiego. Mały jogging po wrocławskich ulicach? Czemu nie? Biegniemy, chłopaki? Aniu, gotowa? To ostatni na Placu Grunwaldzkim ten... łoś! Super ktoś! To tutaj. Oj, byliśmy jak wyścigówki. Jesteśmy na miejscu. Wow, ale wysokie i dziwne budynki. Co tutaj jest? Znajdujemy się, moi drodzy, na wrocławskim Manhattanie. Gdzie? Na Manhattanie, zaprojektowanym przez panią Jadwigę Grabowską Hawrylak. Nazywamy je również bunkrowcami. Bunkry? Tajemnicze? To co, bawiły się w chowanego? Schowam się niczym kret. Nikt mnie nie znajdzie. Oj, myślę, że moglibyśmy się tutaj zgubić. Stevie, ty masz to jak w banku. To, kochani, tak zwany zespół mieszkaniowo-usługowy, czyli... miejsce, gdzie się mieszka i można zrobić na przykład zakupy albo iść do fryzjera. A propos zakupów, może byśmy tak wyskoczyli na małe co nieco? Jakiś obiadek? To jest, Stevie, myśl na wagę złota. Jak wejdziemy na sam szczyt budynku, będziemy głodni, że ho, ho. To co, wchodzimy? To może ja popilnuję chodnika, Technoludku, zapomniałam cię zapytać. Słucham. Co ty nosisz ze sobą w tej torbie? Chce ci się to dźwigać? A właśnie. Jak dobrze, że mi przypomniałaś. To są nagrody dla dzieciaków. O! A za co te nagrody? Oczywiście. Za superową zabawę jak zawsze. A co zaproponujesz dzieciakom? A pytasz o nagrody czy zabawę? O wszystko. To zacznę od tego, jakie będą nagrody. Słuchamy, słuchamy. Mamy tutaj aż 4 nagrody. A jakie? Po kolei. Kreatywny zestaw naukowy, domowy wulkan, doskonałe perfumy oraz zrób to sam, elektryczny tor. O! Ojejku, jak dużo fajnych nagród. To teraz zdradź nam, jakie wymyśliłeś zadanie. A zadanie bardzo kreatywne. Jak bardzo? Oj, mocno kreatywne. Takie lubię najbardziej. Dzieciaki, dzisiaj pobawimy się w projektowanie. Uwielbiam, jak podsuwa mi się dużo pomysłów, dlatego waszym zadaniem będzie narysowanie mojego domku. Malowanko, malowanko. A masz jeszcze jakieś wskazówki? Oczywiście. Mój domek musi być bardzo oryginalny. Nad wejściem powinien mieć piękny napis Technoludek.
A jaki ma mieć kształt ten domek? Oj, tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Niech dzieciaki zrobią coś mega kreatywnego, co powali mnie na kolana. Technoludku, a ty masz kolana? A co ty myślisz, że ja kolan nie mam? Technoludku, a ja myślałem, że ty masz kółka, a nie nogi. No dajcie spokój. Jak dzieciaki namalujecie już swoje dzieło, to je sfotografujcie i wyślijcie do nas na maila dzieciakinaluzie@gmail.com w temacie wpisując technoludek, a w treści imię, nazwisko oraz wiek osoby, która wykonała projekt. Oceniamy wyłącznie pracę dzieci, a nie ich rodziców. Pamiętajcie, abyście stosowali się do wskazówek technoludka. I Stevie'ego. No, się wie. Obowiązkowo. Pracę nadsyłacie do najbliższego piątku. Czterech projektantów wyłonimy w sobotę, a wyniki podamy w niedzielę w kolejnej audycji Dzieciaków na luzie. Pięknie powiedziane. Słuchajcie, a tymczasem ja muszę już uciekać, bo będę szykował swoje warsztaty edukacyjne. O, a jakie? A, to niespodzianka. Ale możecie być na bieżąco, jak zajrzycie na mojego Facebooka. Musicie wpisać Centrum Edukacyjne Technoludek i tam mnie znajdziecie. W takim razie leć do siebie szykować eksperymenty, a my wieczorkiem cię podejrzymy, czy coś już nam zdradziłeś. No i dzięki za przekazanie nam swojej wiedzy. Zawsze do usług. Miło było poznać. Do zobaczenia i usłyszenia wkrótce. Cześć. Cześć. Do widzenia. To jest archiwalna audycja Dzieciaków na luzie. To co, chwila na odprążenie? Tak na ulicy? Nie, no wejdźmy na chwilkę do herbaciarni. Napijmy się ciepłego napoju i posłuchajmy świeżutkiego audiobooka wypuszczonego przez wydawnictwo Dwie Siostry. O, moja ulubiona część. I moja! Tak więc posłuchajcie fragmentu z książki Babcia na jabłoni. Na kolację był budyń z kaszy manny i kompot. Andy się ucieszył, ponieważ i budyń z manny i kompot należały do jego ulubionych potraw. Ale dzisiaj nie cieszył się tak bardzo jak zwykle, bo jakoś nie miał apetytu. Czyżby z powodu tych zielonych jabłek? Czy może z powodu parówek z taką wielką ilością musztardy i słodkiej waty? Wszyscy siedzieli już przy stole. Tatuś, mama, Krysia i Andy. Tylko Jurka brakowało. Czy zawsze musisz być ostatni? Zapytał tatuś, gdy Jurek się wreszcie zjawił. Zaczytałem się, bronił się Jurek. Czytałem o polowaniu na tygrysy w Indiach. To najwspanialsza rzecz na świecie. Z wyjątkiem korsarzy, powiedziała Krysia, chrząkając znacząco. Przecież dotychczas najwspanialsi byli korsarze. Jurek bowiem przez dłuższy czas czytywał wyłącznie książki o korsarzach. Jedli na werandzie. W ogrodzie świergotały ptaki. Od czasu do czasu przylatywała zięba i siadała w otwartym oknie werandy. Była prawie oswojona. Gdy kładli jej okruszyny na brzegu stołu i siedzieli spokojnie, podfruwała, zbierała te okruszyny i odlatywała, unosząc je w dziobie. Smakuje jej, zauważył tatuś. Nam też, zawołali Jurek i Krysia. Andy tylko siedział w milczeniu przed swoim talerzem. Nabierał łyżką czerwonego soku od kompotu i polewał swój budyń. Andy pewnie myśli, że mu ten budyń podrośnie, jak go będzie podlewał. Jurek zaczął się śmiać. Nie smakuje ci? Spytała mama. Smakuje. Andy posłusznie wsunął do ust pełną łyżkę. Przez chwilę na werandzie panowała cisza. Tylko zięba, świergocąc, latała tam i z powrotem. Z ogrodu dochodził łagodny powiew, niosąc woń trawy i kwiatów, które teraz wieczorem pachniały mocniej niż w dzień. Pod dach werandy wkradał się już zmierzch. Powiedz no, Krysiu, zapytała mama, gdzieś ty była dziś po południu? Andy siedział na jabłoni, Jurek poszedł pływać, a ty? Krysia zaczerwieniła się i nagle wyprostowała. Byłam w szkole jeździeckiej u koni. Masz ci los, ona znowu zaczyna z tymi końmi, wykrzyknął Jurek, bo Krysia koniecznie chciała się nauczyć konnej jazdy. Skończyła 15 lat i od dawna o niczym innym nie marzyła. Wiesz, co mi powiedziano, tatusiu? Zwróciła się do ojca. Jeśli w sobotę po południu będę przez 3 godziny pomagać w stajni, to pozwolą mi całą godzinę jeździć za darmo. A to się konie ucieszą, zachichotał Jurek. Tatuś spojrzał na mamę, mama patrzyła na Krysię. A co masz tam robić? Zapytała. No, sprzątać stajnie, czesać z grzebłem konie. Ale Bela nie czeszesz nigdy, chociaż obiecałaś. Jurek znowu zaczął chichotać. Sprzątać stajnie, to i końskie jabłuszka też będziesz brać na łopatę. Jerzy, upomniał go ojciec. To nie jest temat do rozmowy przy stole. A do Krysi. Pojedziemy w sobotę po południu do tej szkoły i pogadamy ze stajennym. Bo jeżeli naprawdę chcesz sobie zapracować na przyjemność, to proszę, nie mam nic przeciwko temu. O, dziękuję, tatusiu. Krysia promieniała radością. W sobotę nie będziemy mogli tam pojechać, przypomniała mama. Mamy przecież pojeździć z Andym na karuzeli. Andy podniósł oczy znad talerza. Ja już jeździłem. Wyrwało mu się jakoś tak niechcący. Zmieszał się okropnie i zaczął obracać łyżkę w kompocie. Jeździłeś już? Zapytała mama. Kiedy? I z kim? Dziś po południu, z moją babcią.
Wszyscy przestali jeść i patrzyli na Andy'ego. Krysia pierwsza odzyskała mowę. Andy ma babcię? A to coś nowego. To dlaczego my jej nie znamy? Zdziwił się Jurek. Jego babcia powinna być przecież i naszą babcią. Czy może Andy ma jakąś babcię wyłącznie dla siebie? Możliwe, powiedziała mama tym ostrzegawczym tonem, które dzieci tak dobrze znały, i mrugnęła do ojca i rodzeństwa. Andy widział doskonale, że i oni mrugnęli. On jest przecież jeszcze taki mały, kryło się za tymi znakami. Zostawmy mu tę jego babcię. Uważali, że tak będzie najlepiej. Ale Andy nie chciał, żeby go stale traktowano jak niemowlę i mocno postanowił sobie nigdy już nic nie mówić o swojej babci. Tylko Jurek nie mrugnął. Zły był, że ojciec nazwał go Jerzy i musiał jakoś tę złość rozładować. Ależ ten Andy bredzi, zawołał głośno. Lepiej nauczyłby się, że zwierzę pisać trzeba przez RZ i zjadł nareszcie ten budyń, a nie wynajdywał jakiejś babcie. Andy był okropnie zły, że Jurek zaczął mu wobec całej rodziny dokuczać z powodu błędów ortograficznych. Bo i skąd można wiedzieć, że zwierzę nie ma nic wspólnego z wieżą, chociaż przy końcu brzmi zupełnie tak samo. Z tej złości zjadł prędziutko cały budyń, wymiótł talerz do czysta. Po kolacji zaraz poszedł spać. Mama weszła z nim do łazienki i pomagała mu przy myciu, bo były miejsca, których sam z trudem tylko mógł dosięgnąć i w ogóle lepiej było zawsze, gdy mama stała obok niego, gdyż inaczej często zapominało o uszach albo o myciu zębów. Andy, powiedziała łagodnie mama, ty przecież wiesz, że dziś po południu sam siedziałeś na swojej jabłoni. Andy wyciskał gąbkę i nic nie odpowiadał. Wiesz przecież, mówiła dalej mama tym samym łagodnym głosem, że ta babcia, z którą jeździłeś na karuzeli, nie jest wcale prawdziwą babcią, tylko taką wymyśloną. Andy z całej siły wyciskał oburącz gąbkę, choć dawno nic z niej już nie kapało. Rzucił matce proszące spojrzenie. Chyba nie zabierze mu tak po prostu tej babci. A potem sprawdził, czy tubka z pastą do zębów została porządnie zakręcona. Andy, mama odwróciła go ku sobie i zajrzała mu w oczy. Nikt się nie pogniewa, jeśli będziesz się bawił w babcie. Tylko powinieneś pamiętać o tym, że to babcia wymyślona. Wcale nie wymyślona, obruszył się Andy. To Jurek wymyśla nie wiadomo co i dokucza mi z zwierzętami. Nie plącz jednego z drugim, Andy. Jurek był dla ciebie niedobry, to prawda. Ale jutro zrobię ci dyktando o zwierzętach i nauczysz się, jak trzeba poprawnie pisać. Mama pocałowała go na dobranoc, a Andy cieszył się, że nie kazała mu jednak przyrzec, że jego babcia nigdy już nie powróci. Następnego dnia Andy nie mógł doczekać się końca lekcji. Podczas pauzy jednym tylko uchem słuchał, co Robert opowiadał swojej amerykańskiej babci i o wszystkim, co mu poprzywoziła, a przywiozła między innymi także wielką paczkę gumy do rzucia, z której dał Andy'emu aż 3 kawałki. Spieszył się w drodze do domu, spieszył przy obiedzie, a kiedy przyniósł mamie odrobione już zadania do sprawdzenia, okazało się, że i z nimi pospieszył się tak bardzo, że niestety musiał przepisać je jeszcze raz. Miał tylko nadzieję, że może ominie go zapowiedziane wczoraj ćwiczenie z ortografii. Ale mama usiadła obok niego z całą górą bielizny do naprawy i powiedziała: no, to teraz zabieramy się do dyktanda. Specjalnie znalazłam dla ciebie wolną godzinę. Prawda, że to przyjemnie, Andy? Andy uważał, że przyjemniej byłoby siedzieć teraz na jabłoni, ale tego nie powiedział. Dyktando, napisał na samej górze kartki, którą przed nim położyła mama. Ależ Andy, czy w szkole też tak to piszesz? Nie, w szkole piszę sprawdzian, bo my żadnych dyktant nie mamy. Aha, no to zapamiętaj sobie na przyszłość, że dyktando nie ma nic wspólnego z dygiem. A teraz pisz. Wielbłąd to bardzo dziwne zwierzę, co rano włazi sam na wieżę. Nie miało to co prawda sensu, lecz mimo to posłusznie wszystko napisał. A mama cały czas się przyglądała. Ani rusz nie potrafił pojąć, jak może jednocześnie naprawiać bieliznę i patrzeć na jego kartkę. Zwierzę i wieżę tym razem napisał dobrze. Tylko w wielbłądzie zrobił błąd, bo napisał wielbłąd. Teraz coś z on, powiedziała mama. Gąski w śniegu pióra gubią i wcale tego nie lubią. Gdy zabłyśnie wiosną słońce, odnajdą pióra na łące. Andy zawarczał cichutko, tak jak warczał Belo, kiedy mu ktoś dokuczał. Co go obchodziły gąski, które pióra gubią? Jeśli mama takich żałowała, że chodzą w śniegu, to jemu żal było jeszcze bardziej, że musi teraz siedzieć na tej werandzie zamiast na jabłoni i pisać ortograficzne ćwiczenia. A teraz weźmiemy się za U, zwykłe i U z kreską, powiedziała mama. Czy wiesz, co to takiego truteń? Wiem, odparł szybko Andy. Tatuś mi wytłumaczył. Trutnie nie robią miodu, nie robią w ogóle nic, tylko z królową pszczół odbywają lot godowy. Tak, to darmo zjady, a pisze się je przez zwykłe U. Więc pisz. Siedzą w ulu tłuste trutnie, kłócąc się przy tym okrutnie. Gdy królować zechce który, przepędzą go het za góry. Skąd mama bierze te wszystkie dziwaczne wierszyki? A to moja tajemnica, powiedziała zaraz. Ale ciekawiej chyba przecież pisać takie zabawne wierszyki niż tak zwyczajnie fura, dziura, chmura albo krówka, sówka czy mrówka. Andy wzruszył ramionami. W całej tej ortografii wierszowanej czy nie, ani rusz nie potrafił dopatrzeć się czegoś ciekawego.
Pisał powoli. Gdy królować zechce, który przepędzą go... I przerwał. A jak się pisze het? Przez samo ha, tak jak hej i tak jak hop. Okropność, jęknął Andy. Ja mam to wszystko zapamiętać. Mama i owszem, zgadzała się, że ortografia nie jest bynajmniej sprawą łatwą. A Andy zapytał, czy jak skończy ten wierszyk, to będzie już mógł iść. Ale po u i u z kreską przyszła kolejna ę. Jęczy węgorz w futerale. Gnębią mnie głębokie żale i nie zasnę pewnie wcale, gdy jarzębin lśnią korale. Andy znów zawarczał cichutko, jak belo. Mama się roześmiała. Jak będziesz tak warczał, to zaraz ci dalej podyktuję. Ę dla Andy'ego to udręka, już mu z wysiłku głowa pęka. Pewnie, że udręka, zgodził się Andy. Czy to już koniec? Ale jeszcze były pełne zasadek końcówki. Gotuje, ceruje, rysuje i tak dalej. Resztę zostawili na następny raz. Andy musiał teraz podliczyć swoje błędy i sam postawić sobie stopień. Uznał, że zasłużył ledwo na trójkę z minusem, a potem wszystkie błędy poprawiał. Chcesz, żebym ci w nagrodę powierzyła tajemnicę? Powiedziała mama, kiedy już składał zeszyty. Te wierszyki wymyśliła babcia, ta, która stoi na pianinie. Bo ja, gdy chodziłam do szkoły, robiłam początkowo też tyle błędów, co ty i babcia dyktowała mi wtedy codziennie takie rymowanki. Od stóp do głów wpatrzone w nów leciały w niebo stada krów i różne inne takie wierszyki bez sensu. Ale zawsze byłam ciekawa, co wymyśli następnego dnia. I w końcu stałam się właśnie dlatego najlepsza z ortografii w całej klasie. Andy wcale nie miał zamiaru być najlepszy z ortografii w całej klasie. Codziennie pisać takie wierszyki. O nie, to nie dla niego. A zresztą, jeśli mama kiedyś miała te same trudności z ortografią, to może on je po niej odziedziczył. I może wobec tego nie była to wcale jego wina. Zaniósł swoją teczkę do dziecinnego pokoju. Gdy przechodził koło pianina, podniósł głowę i spojrzał na fotografię babci. Uśmiechała się, filuternie, jakby sprawiało jej przyjemność, że Andy tak się musiał namęczyć nad jej podstępnymi wierszykami. Ej, poczekaj, babciu. Andy wybiegł do ogrodu. To jest archiwalna audycja Dzieciaków na Luzie. Słuchajcie nas na żywo w każdą niedzielę od godziny 9 do 10 tylko w akademickim Radiu Luz na 91,6 FM dla Wrocławia oraz na Radio Luz pwrwroc.pl dla całego świata. Aniu, kim byś chciała zostać w przyszłości? Stevie, jeszcze nie wiem. Mam wiele pomysłów na siebie. Poza tym do tej pory możemy się jeszcze wiele razy odwiedzić. To, co sobie teraz wymyśliłam. A czemu pytasz? Oj, bo mi się marzy zostać detektywem. Oj, odkryłbym zagadki, tak jak te dwie dziewczynki. Stevie, jakie znowu dziewczynki? Kurczę, no z książki. Zapomniałem tytułu. Może Kasia wie. Kasiu, znasz książkę o dwóch dziewczynkach, które ciągle napotykają na zagadkowe wydarzenia? Niech pomyślę, coś mi się kojarzy. O tak, chodzi ci o książkę pod tytułem Tajemnice Zatoki Delfinów? Tak, dobra jesteś. Co jak co, ale na książkach się znam. Zaraz wam opowiem o niej w mojej recenzji. Posłuchajcie. Dzieciaki uwielbiają tajemnice, a jeszcze bardziej uwielbiają je rozwiązywać. Ostatnio, czytając książkę pod tytułem Tajemnice Zatoki Delfinów, zapoznałam się z dwiema pomysłowymi dziewczynkami, które uwielbiają rozwiązywać zagadki. Dwie małe detektywki bowiem spędzają wakacje u swojej cioci, która mieszka w Zatoce Delfinów. Dzieciaki nie mają czasu na nudę, gdyż ciągle napotykają na sytuacje, które wymagają pomocy dobrych detektywów, jakimi są z pewnością dwie małe kuzynki. Przed rozpoczęciem czytania czytelnik zapoznaje się z ilustracją, która przedstawia domy i ich numerację, po to, aby wiedzieć, gdzie kto mieszka i pracuje w miasteczku. Oczywiście na duże brawa zasługuje bardzo ładnie wykonana twarda oprawa książki oraz oryginalne i pomysłowe ilustracje. Książka nie spełnia tylko jednej funkcji, mianowicie zabawa w detektywów uczy najmłodszych umiejętności obserwacji, wyciągania wniosków, rozwiązywania problemów, a także czytania ze zrozumieniem. Wyjaśnia również na pozór trudne słowa dla dziecka, na przykład czym jest motyw. Tajemnice Zatoki Delfinów to nie tylko opowieść przygodowa, ale również dydaktyczna, dostarczająca dziecku dużą dawkę humoru i ciekawych informacji. Tak więc, dzieciaku, jeśli jesteś ciekawy, dlaczego pod drzwiami sprzedawcy pocztówek znalazła się sterta suchych liści i roślin oraz kto ukradł warzywa pani Smith, przeczytaj koniecznie książkę Tajemnice Zatoki Delfinów Magdaleny Podbylskiej. Byliśmy pod Sky Towerem, a nawet na niego nie wjechaliśmy. No właśnie, trzeba nadrobić tę stratę. Czyli zawracamy. Teraz weź przeciśnij się przez te wszystkie auta. Akurat z tym nie będę miała problemu. Dlaczego? Bo w przeciskaniu się między autami jestem najlepsza. Jak to? Nie tak dawno wpadła mi w ręce gra.
Łamigłówka od wydawnictwa Egmont. O, a jaka? Rushhour, czyli zakorkowana gra logiczna. To opowiedz nam, Kasiu, o co chodzi w tej grze. W pierwszej kolejności należy wymienić jej walory, czyli bardzo dobre wykonanie z plastiku oraz trójwymiarowa plansza i samochodziki. Coś oprócz tego jest? Tak, są karty z zadaniami w 4 stopniach trudności. Czyli niech zgadnę, w pierwszej kolejności losujemy kartę z zadaniem z wybranego przez ciebie poziomu? Jasne, bardzo dobrze, detektywie. Jak mamy już wylosowaną kartę, to układamy nasze autka na planszy według schematu. Jaki jest cel gry? Gdzieś pośród aut kryje się jedno, wyjątkowe czerwone autko. To właśnie nasz główny cel, ten samochód. Mamy go ukraść? Stevie, kraść nie można. Mamy nim wyjechać z parkingu. To łatwizna. Zależy na jakim poziomie grasz, ale na początku nawet poziom łatwy nie należy do super łatwych. Wszystkie autka trzeba przestawiać tak, aby swoim czerwonym wyjechać. Pamiętajmy jednak, że przesuwanie odbywa się tylko do przodu i do tyłu. Ruch w bok jest zakazany. No, to nie będzie już tak prosto. Nie będzie, dlatego możemy bardzo dobrze wyćwiczyć swoje logiczne myślenie. A w ile osób można bawić się tą grą? Gra jest jednoosobowa, zalecana przez producenta od 8 roku życia. A ty jak zalecasz? Tak samo, gra wymaga od nas dużego skupienia i nie tylko dzieci mogą się tym bawić, ale i dorośli, bo logikę trzeba ćwiczyć całe życie. Zgadzam się. A ja na podsumowanie potwierdzam i stwierdzam, że nadal nie przekroczyliśmy tej ruchliwej ulicy. Stevie, ruszaj przodem, byle po pasach. To jest archiwalna audycja Dzieciaków na Luzie. Ciekawe, jak długo będziemy jechali na samą górę. A co, już się nudzisz? Nie, po prostu jestem ciekawa. Fajnie tak jechać sobie. W sumie ja wolałabym już wysiąść i popatrzeć na całe miasto z góry. To muszą być piękne widoki. O, zbliżamy się. Wysiadamy! 3, 2, 1, start! Cały Stevie. I cały Filip. Widzicie, chłopaki? Już jesteśmy. Bez zbędnych przepychanek. A my byliśmy pierwsi. No. Patrzcie, jakie piękne widoki. A czy tam przypadkiem nie jest nasz kochany wrocławski rynek? Jest i w dodatku coś tam się dzieje. Ja mam propozycję. Jaką? Musimy się tam szybko udać. To co, widoków nam starczy i biegniemy. Słuchaliście audycji Dzieciaki na Luzie. Słuchajcie nas na żywo w każdą niedzielę od godziny 9 do 10 tylko w akademickim Radiu Luz na 91,6 FM dla Wrocławia oraz na radioluz.pwrwroc.pl dla całego świata. Ciąg dalszy nastąpi.